Może uprzedzę widzów, że nie będzie to film, w którym jestem miły. I jeżeli spodobał Wam się film o Mindfoxie, mojej produkcji, to ten film może się Wam także spodobać. Żeby zachować autentyczność, nie będę specjalnie montował tego audio, więc będę nagrywał w sumie to, co mi leży na sercu. Także zaczynamy. Rainbow Six Siege i polskie jednostki. Właśnie obiegła świat informacja o tym, że nie będzie polskich jednostek w pełnym wymiarze, że tak powiem. Zaraz do tego przejdę. Ale może najpierw tytułem wstępu powiem szybko, jak zaczęliśmy z tą grą. Mianowicie graliśmy już w betę, z czego filmy możecie zobaczyć na moim kanale. Beta była średnia. To jest fajna gra, tak? Ale wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. Kiedy chłopaki kupili pełną wersję po becie, powiedzieli: dawaj, kupuj, fajna giera, w ogóle super. Ja powiedziałem: nie, nie będę tego gówna kupował, bo no, po prostu nie można grać w grę, która ma najbardziej, w której najważniejszy aspekt gry jest po prostu zjebany. Powiedziałem sam sobie: jeżeli gra będzie za 6 dych, to kupię ją, bo nie wydam pełnej ceny. Kiedy gra w końcu wyszła na przecenę i była za te obiecane 6 dych, to ją kupiłem. Wciągnąłem się, nie powiem, bo fajnie się gra, tak? Tylko że im wyżej, tym gorzej. Kiedy już doszło się do platyn, to gra zaczyna, przez to, jaka jest wielka dynamika gry i jak bardzo są zjebane aspekty jej, przestało mi to sprawiać przyjemność, tak? Więc w ciągu ostatnich 2 czy 3 miesięcy zagrałem kilkanaście może rund w Siege'u w porównaniu do tego, jak wcześniej grałem praktycznie codziennie, bo sprawiało mi to dużą przyjemność. No więc przechodząc już do samego meritum sprawy. W Siege'u są lata. Jest rok pierwszy, rok drugi, w tej chwili jesteśmy w roku drugim i ten okres wydawczy jest podzielony na 4 sezony na rok. 4 jednostki wychodzą i w ramach tych właśnie każdego sezonu wychodzi jednostka specjalna z 2 operatorami, mapa dotycząca właśnie tej jednostki oraz jakieś tam pierdołki, nie? Typu zmieniające się tło w menu zdjęcia, które pokazują właśnie daną jednostkę. Generalnie takie bajery, nie? Nic specjalnego tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą całą resztę gadżetów, typu jakieś zawieszki czy kamuflaże do broni tematyczne. To jest raczej gówno, ale mimo wszystko, no jeżeli ktoś lubi taki poziom szczegółowości. Teraz w kwestii polskiej jednostki, tą polską jednostką oczywiście miał być Grom, bo to jest najbardziej rozpoznawalna jednostka polska. Miał on zostać wrzucony jako normalny tam sezon trzeci w tym roku obecnym, czyli drugim. I okazuje się, że twórcy gry stwierdzili, że zamiast sezonu drugiego, który teraz miał właśnie wyjść, w którym były jednostki hongkońskie specjalne, oni zrobią ten sezon drugi takim sezonem naprawczym dla gry, że niby tam naprawią grę i takie tam pierdoły. I zamiast tego w trzecim sezonie wyjdą Hongkończycy, a pomiędzy trzecim a czwartym sezonem wyjdą Polacy, czyli dwóch operatorów. Będą dodani właśnie pomiędzy tym sezonem trzecim a czwartym jako taki bonus, nie? Z tym, że bez mapy i nie będzie takiego fetowania, że o, mamy polski sezon, tak, że są te właśnie zdjęcia w menu czy coś. Więc no jest to duże niedopatrzenie, tak, bo to jest jakby teraz jednostka drugiej kategorii. Jak już poznaliście suche fakty, to przejdźmy teraz do mojej opinii. To jest, kurwa, porażka. Ubisoft ma rację. Ich gra jest w stanie gównianym. Netcode, strzelanie, jakieś po prostu akcje z dupy, ilość bugów, pingi, to jest chore. To, co się w tej grze dzieje, jest chore. I to, że chcą ją naprawiać, to jest dobre. Tylko że ta gra jednocześnie jest zjebana od momentu bety. Więc to, że oni sobie wzięli 2 tygodnie przed prezentacją nowego sezonu, stwierdzają, że no, wiecie co, no, my będziemy naprawiali grę i ona jest w ogóle, no, rozumiecie, nie? Stwierdzenie, że teraz naprawią grę, żeby dać nam jednostki opóźnieniem, okej, rozumiem to. Teraz, jeżeli oni mają zamiar uciąć jednostkę specjalną, na którą pewnie czekało wielu graczy, w tym czekałem także i ja, gdzie nie jestem patriotą, ale po prostu grze, w której są elitarne jednostki, takie jak SAS, jak Żiżn, jak JTF, jak Pecnaz. Znajdują się też mniej elitarne jednostki, jak SAT, GO, POPE. Mi na przykład te nazwy nic nie mówiły, tak? Dopiero po graniu w grę i goglowaniu zrozumiałem, czym są te jednostki, tak? No, może nie znaczy, że są gorsze, tak? Bo na przykład BOP to jednostka brazylijska, więc faktycznie Brazylijczycy w jakiejś faweli to muszą być niezłe kozaki. Ale na przykład przejdźmy, i to jest zajebiste, do jednostki pońskiej. To jest genialne. Czytam z Wikipedii. Także jednostka SAT, zobaczmy, jakie mają operacje. 97. Porywacz wziął autobus, pojmali go i żywcem, tak? No okej, spoko. 99. Człowiek uzbrojony w sztucer wszedł do banku, po rozmowie z negocjatorem wypuścił zakładników, a później sam się poddał. No okej, no. Rok 2000. Kolejne porwanie autobusów, nie wiem, co ci Japońcy. W 2003. Kolejny porywacz, tym razem się zabił i jednocześnie eksplozja raniła 41 ludzi.
Zobaczcie, jaki to jest typ jednostki. Ja nie mówię, że oni są do dupy, no ale jednak Japonia jest spokojnym krajem. I położenie takiej jednostki wśród Sasów, wśród Gromu, no to jest po prostu śmieszne. Może idąc tym tropem, dodajmy w następnym patchu Gwardię Papieską i mapę Castel Gandolfo. Chociaż to w sumie byłoby fajne. W grze jest mało map. Nie wiem, domyślnie jest chyba z 10 w wanilii, plus doszły te DLC-kowe, w tej chwili to jest 5 map, plus jedna bonusowa. Łącznie po drugim roku plus bonusowa mapa powinno być 19 map w grze, a będzie 18, bo usuwają jedną mapę, a już jedna mapa usunięta z tego cyklu wydawczego, bo Ubisoft nie da, bo Ubisoft obiecywał też inne game mody, po półtorej roku nie ma innych game modów, więc na pewno Ubisoft nie doda nowej mapy z dobroci serca. Jeżeli tym bardziej się wymigwują od tego, co obiecali, no to znaczy, że w grze będzie mniej map. Raczej nie powiedzą za pół roku, że sorry, no dobra, damy wam mapę w rekompensacie. Nie. Więc obcięcie dla nas jednej mapy, gdzie w grze gra się praktycznie cały czas na tych samych mapach, w tej chwili jest ich 16, gdzie ta jedna mapa już stanowi dużą różnicę, tak? Duże urozmaicenie rozgrywki. Tym bardziej, że nie wszystkie mapy się lubi, więc mi i mojemu otoczeniu nie sprawia przyjemności graniu na powiedzmy czterech mapach, więc mamy cztery mapy wyciągnięte z kolejki. Jeszcze usunięcie potencjalnie zajebistej mapy, bo gdyby mapa była na przykład bazowana na akcji Gromu na platformie wiertniczej, to mogłaby być zajebista mapa praktycznie jak w kodzie, Modern Warfare bodajże 1 czy 2. Pierdolę jakieś chujowe zawieszki czy inne gówna, bo to pewnie dodadzą, bo takie gówno dodadzą. To jest typowy Ubisoft, tak? Dodadzą gówno, nie dodadzą czegoś, co jest istotne. Także w kontekście tych jednostek, tych gówno jednostek, które już się znajdują w grze, takie potraktowanie Gromu jako trzecią kategorię jest po prostu maksymalnie obraźliwe dla mnie. I szczerze mówiąc, ja mam to w piździe, kurwa, bo w tą grę nie grałem praktycznie od miesiąca i nie wiem, może ten ich wspaniały plan naprawienia gry, która jest zepsuta od momentu premiery, się powiedzie. Ale w tej chwili tak naprawdę mnie nic nie trzyma, a takie dodatkowe PR-owe fejle, szczególnie dla Polaków, szczególnie dla mnie, to jest strzał w stopę. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej opinii i no. No i dziękuję za uwagę, jeżeli dotrwaliście do końca.